Czy wiesz, że w sektor energetyki jądrowej najwięcej inwestuje się w Azji, ale liderem produkcji jest USA? Drugie miejsce w tym rankingu zajmują Chiny, a trzecie – Francja. Tu warto przyjrzeć się naszym najbliższym sąsiadom – Słowakom. Chociaż są dopiero na 22. miejscu pod tym względem, szacuje się, że w bliskiej przyszłości energetyka jądrowa ma zaspokajać 2/3 zapotrzebowania Słowacji na elektryczność. W połączeniu z OZE sprawi to, że ich energetyka będzie niemal bezemisyjna.